No ten zamek tutaj wygląda mega, co prawda niewiele zostało z niego, ale miejscówka jest pięknie wyniesiona i dookoła mamy masywy i szczyty. Wygląda to naprawdę przecudnie, jeżeli rozejrzymy się. Planuję polecieć tam na wprost, tak jak są te kępy 200 metrów od nas, i stamtąd nagrać ze słońcem całość. To wzgórze kiedyś nie było zalesione i fotografie robią wrażenie duże. Nie wiem, jak będzie podczas lotu, zobaczymy. Tak jak teraz jest gitara i jest dokładnie ta pozycja, którą chciałem mieć, gogle 84, akumulator pełen. Podniesiemy się i od razu polecę w tamtą stronę, żeby nie hałasować, jest parę osób. I zaraz sobie polecimy od razu w manualu. Teraz lecę w manualu i polecimy do przodu kawałek. Mniej więcej miałem nadlecieć zza tych kęp ze światłem. Jest trochę wietrznie. Zasięg full, 60 megabitów, teraz 30. Troszkę się podniosę w takim razie. Satelity mamy pięknie. Miałem być za tą kępą jeszcze tutaj, tak jak ścieżka idzie. Dokładnie. Jeszcze kawałek. I tu powinniśmy mieć mega nalot. Zasięg pełen jest. Awata sobie radzi całkiem dobrze. Zobaczę za chwilę jeszcze jedną rzecz, a mianowicie kąt pochylenia. Ale widzimy teraz dokładnie ten nalot, który chciałem zrobić. Polecę troszeczkę z prawej strony. I dopiero. Jestem na 60 metrach. Chciałem sobie zrobić coś takiego, żeby było widać góry i żeby lecieć ze światłem. W tej chwili mam prędkość około 47 km na godzinę i wygląda to naprawdę kozacko. Przepięknie. Lecimy praktycznie long range, aczkolwiek jest wiatr i to się czuje. 47 km na godzinę. Jeszcze mam jakieś 300 metrów do zamku w tym momencie. Robi wrażenie niesamowite. To wzgórze kiedyś nie było zalesione. Widzieliśmy to na fotografii. To wyglądało jeszcze lepiej. Teraz przelecimy sobie to tak. Już słychać. Od tej strony troszkę go minę. Tak. I możemy sobie zobaczyć za moment. Tu na szczęście nie ma tak dużo ludzi i nie hałasujemy im jakoś specjalnie. Teraz lecimy z wiatrem i momentalnie nabrał prędkości. Spróbuję oblecieć po większym promieniu ten zamek. Teraz się zwrócę. I teraz lecimy pod wiatr delikatnie. Więc niesamowite jest to na pewno, że wiatr ma takie duże znaczenie dla awaty. No i drugie tło tutaj jest kozackie, kosmos. Tak, jak przechodzę już z wiatrem, to jest bardzo... nagle nabiera mega impetu. Spróbujemy jeszcze zrobić nalot z tego wzgórza. Ja teraz jestem tyłem, ale mam nadzieję, że zasięg będzie ok. Póki co jest pełen. 160 metrów, jedyne co to mnie gnie delikatnie wiatr, ale nie mam sygnalizacji. O silnym wietrze. Tu jestem niżej nad ziemią. 250 metrów. Zobaczmy teraz. Teraz jesteśmy pod słońce, ale też wygląda tu bardzo ładnie. Tu mamy stanowisko archeologiczne. Mijaliśmy tych ludzi. Tak, ten nalot chyba jest najciekawszy. Pomiędzy wieżami trzeba uważać jedynie na wiatr. I tutaj obok mnie delikatnie też. I trzeci. Dobra, i zrobimy sobie jeszcze jeden. A wiatr na awatę działa tak średnio. I to trzeba przyznać, że ona nie radzi sobie idealnie tak wysoko w powietrzu. Lepiej się nią lata, jak jesteśmy niżej. Taki proximity. Spróbujmy teraz zrobić kawałek tego proximity. Czyli bliskość. Mamy kózki. Mam nadzieję, że ich nie wystraszyłem.
jest trochę drzew. Pierwszy raz, wiadomo, jak się lata na miejscówce, to jest inaczej, nie? Nie mam w ogóle wyczucia, gdzie jestem, ale jest magia, tak czy inaczej. Tu można dołem jeszcze przelecieć. Spróbujmy jeszcze to zobaczyć, tą ścianę. Fantastyczne. Swoim dronem na pewno przez te okna bym tutaj jeszcze pocisnął. Dobra, przelecimy nad muzeum jeszcze i w stronę zamku zrobię zawrotkę. Od tej strony kapitalnie to wygląda. Bardzo ładnie. No już jestem coraz bliżej. Jakbym tutaj jeszcze posiedział z dwa pakiety, to bym już latał pomiędzy oknami. Jeszcze swoim dronem oczywiście, tak jak mówię, bo awata jest pożyczona. Zobaczmy remontowaną basztę. No i tu mają kupę roboty. Nic, właściwie żaden z tych obiektów nie jest nawet dobrze zabezpieczony. Ale malowniczy jest mega. Dobra, spróbuję jeszcze odlecieć w tamtą stronę. Tu będę bardzo wysoko za moment. I stamtąd byśmy zrobili sobie nalot. Tak około 200-300 metrów. Dobra, wystarczy. Highwind mi sygnalizuje. Muszę się lekko podnieść i dopiero będzie widoczny zamek. Tak, stąd jest też petarda. Super. Dobra, wystarczy. Nie ma co przeginać. Zapłaciliśmy 10 za ten lot, ale myślę, że warto było, bo przynajmniej mamy wszystko na legalu. Super jest. Dobra, będę lądował. Wystarczy. Na pewno wrażenia bezcenne, na pewno też dosyć mocno wieje i na pewno ten dron nie jest idealny na long range czy middle range na wietrze, ale i tak daliśmy radę. Uważam, że można by to zrobić dużo, dużo więcej, tylko trzeba by mieć na przykład pięciocalową jednostkę i w tym momencie ten wiatr nie miałby aż takiego wpływu, ale ogólnie jest bardzo fajnie. Dzięki za uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda. Tu normalnie można latać. Trzeba zapłacić 5 euro za wjazd na zamek i też 10 euro za pozwolenie na lot. To wszystko, nie? Na razie, do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa!